Siemaneczko koledzy, witam was bardzo serdecznie. Mamy teraz sobotę, 7:30. Wróciłem właśnie z targu. Jak widzicie, kupiłem miseczki lęgowe, bo jest niedługo sezon. 10 sztuk takich miseczek czarnych. Jeszcze ten siodełka z 5 sztuk, czy 4 wziąłem, nie pamiętam już w sumie. Takie czarne. Wtedy wstawiałem filmik, że już planujemy finał tego dnia, co nagrywałem budowy gołębnika, ale z tym gołębnikiem to są takie problemy cały czas, bo a to nam brakuje desek, materiału, musieliśmy jechać jeszcze raz po deski, bo to brakło 16 desek, tylko 16 desek i trzeba było jechać po nie, bo brakowało właśnie. No. Gołębnik na ten moment wygląda o tak, zaraz wam pokażę dokładnie, tylko nie wiem, czy widać, właśnie deszcz strasznie pada dzisiaj od rana. Chodziłem chwilę po targu. Kupiłem, co miałem kupić. Sierpówka się spuszyła. I przyjechałem właśnie tutaj. O Jezu. Straszne błoto mam, jak widzicie. No tak to wygląda. Słuchajcie. Nie wiem, czy to dobrze widać wszystko. O, tutaj będzie wlot. Zaraz wam pokażę. A taki będzie wlot. Dziadek tak wykombinował, że tak będzie tutaj zamykane, otwierane. Tak. Tutaj będzie się ciągnąć. I czekajcie, bo to jeszcze wszystko. O, tak. I tak do góry będzie. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda z daleka. Moim zdaniem jest git. A tak będą sobie tędy wylatywać. No, a jak już wejdą, to się tak zrobi. I tak. I później tutaj tymi, żeby jeszcze nie otworzyły. Moim zdaniem takie coś, co dziadek wykombinował, jest git. No. Tutaj będą drzwiczki. Trochę większe chyba. Wtedy będę właził. I w środku się tak prezentuje. No, nie jest zbyt wielki ten gołębnik, ale to jeszcze mamy różne materiały. Będziemy też to okno wstawiać. No, wracając, to ten gołębnik nie jest zbyt taki jakiś ogromny. Jak chyba, jak widzicie, no ale jak już tam pisałem jednemu koledze, no niestety to są działki ROD, takie wiecie, rodzinne ogródki. I tutaj też są pewne wymogi, że nie może być tyle i tyle szerokości, nie może być tyle i tyle wysokości, no różne mają tam przepisy jakieś, no i tego, do tego trzeba się dostosowywać niestety. No a z tym gołębniczkiem to nie, jeszcze nie skończyliśmy całkowicie, będziemy dzisiaj kończyć w sobotę. Bo jak widzicie, tutaj brakowało tego, a to brakowało wkrętów, a to takie, wiecie, mamy takie akumulatorowe, przepraszam, wiertarkę i piłę taką mamy, żeby do ucinania tutaj. No i to wiecie, tam chwilę popracuję, tam 2-3 godzinki i siada. A na taki gołębnik trochę trzeba tego ucinania, tego przykręcania. Także tak to właśnie wygląda wszystko. No i tak. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jak wam wtedy mówiłem, że zamówiłem już regał, co nie? To powiedziałem o tym dziadkowi, że regał będzie zamówiony. To on powiedział, że żebym to anulował, że on zrobi po swojemu. No i tak dziadkowi właśnie można przegadać. No. Miał być kupiony taki właśnie regał na 30 chyba stanowisk, czy 20, nie pamiętam już. Ale dziadek oczywiście się uparł, że on chce po swojemu, on wszystko chce po swojemu zrobić. No i tak to się prezentuje jak na razie, jak widzicie. Słuchajcie. Dzisiaj myślę, że już skończymy. Z tydzień nam to zajęło, no. Jeszcze po te deski jeździć, to wiecie. Tam jeszcze są dwie dechy, leżą, zostały nam. Jakiś tam dziadek będzie kleił z tych desek, bo to wiecie, dużo tych ścinek zostało. Wiecie, jak się odcinało, to tutaj o kawałek deski, tutaj kawałek deski. Tak to właśnie wszystko wygląda. Tutaj jeszcze mamy deseczki. O, leżą. Także gołębniczek nawet spoko jest, na pewno lepszy od tamtego, co był. Bo to przynajmniej można nazwać gołębnikiem już. Jak widzicie, tutaj też jest inny kolor. Tutaj mamy już zaimpregnowane, a tutaj jeszcze nie. Bo zabrakło... Znaczy nie zabrakło farby, co ja mówię. Tylko po prostu, a to był deszcz, a to widzicie, też śnieg jeszcze wczoraj sypał i robiliśmy w tym śniegu. No i nie było sensu malować przecież na taką pogodę, bo zaraz by wszystko zmyło, więc... To na razie zostawiliśmy tak. No i tak to wszystko się prezentuje właśnie ładnie. Teraz wam jeszcze pokażę, jak będę chciał te siodełka przyczepić, w którym miejscu. Tu muszę powoli iść, bo tu wszędzie błoto i ślisko i można się zabić normalnie. A co do tego regału, to dziadek chce zrobić po swojemu.
Będzie na pewno 25 szerokości miał, tak jak powinno być. Tam przeczytałem w necie. 25 szerokości. No, takie siedełka kupiłem, trochę się różnią od tych, co miałem. Trochę inny kolor mają, ale siedełko to siedełko, więc nie ma co wybrzydzać. Póki co też 10 miseczek kupiłem, tak jak wam pokazywałem. No. I plan jest taki, to znaczy ja bym tak chciał, a jak dziadek zrobi, to jemu ciężko przegadać, więc na tej ścianie, o tej o, żeby ten regał był, tej bocznej ścianie, a tutaj cała ta ściana, tak jak widzicie, o taka o ściana cała, żeby była właśnie o w tych siodełkach. O tak od góry, gdzieś odtąd. Tam trochę tych siodełek się zmieści, także myślę, że git. Tak to właśnie powinno wszystko wyglądać. Chciałbym tak, żeby wyglądało. Tutaj gdzieś będzie okno wstawione, dziadek mówił. Chyba z tego starego zrobimy okna. Zobaczymy jeszcze. No, tak siodełka właśnie bym chciał, żeby były. Na tej ościanie, tej tylnej. To się dużo ich zmieści. No i tak, tutaj też będą siodełka na tym. Na tej drugiej bocznej. A na tej zrobimy jakoś regał, tak. No nie wiem. No na pewno będzie jakiś regał, no. Jeszcze na podłodze mogę postawić miski. No tak to wszystko wygląda. A właśnie z podłogą to powiem wam, co dziadek wymyślił, bo mówił, żeby ten, jak będą lęgi, żeby się tutaj nie plątać gołębią po gołębniku za często, jak złożą jajka już, żeby nie stresować ich, to z tym sprzątaniem, nie? To żeby to kupił specjalnie taką gumę na podłogę i powiedział, że to się będzie wyciągać i będzie się je myło i będzie taka guma na podłodze. Nie wiem, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Dziadek tak wymyślił i ja nie mam nic do gadania, można powiedzieć. No. Jeszcze będziemy dach pokrywać papą albo gontem, zobaczymy. Żeby był taki, wiecie, zabezpieczony. To wszystko będziemy dzisiaj przykręcać. Mamy dzisiaj 9 stopni. Tylko szkoda, że deszcz pada. Trochę taka ciulowa pogoda przez ten deszcz. Ale ile się da radę, to się zrobi. Myślę, że dzisiaj skończymy cały, bo tak się pierdzieli z tym, wiecie. Tak, żeby te głębie jeszcze siedziały u pana Marka, to też nie bardzo, tak cały czas. No, także dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak już będzie skończony, to wam nagram gdzieś może w sobotę następną, bo później nie będę mieć zbytnio czasu na nagrywanie. Póki co tak to wygląda. No i dobra, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć.